Holandia, czyli od niedawna oficjalnie Niderlandy, jest jednym z najmniejszych krajów w Europie, charakteryzując się jednocześnie najwyższą gęstością zaludnienia spośród wszystkich krajów naszego kontynentu, gdyż przypada tu średnio 410 mieszkańców na każdy kilometr kwadratowy powierzchni. Dla porównania w Polsce jest to ponad trzykrotnie mniej. Wybierając się zatem do kraju tulipanów, możemy spodziewać się, że będzie przynajmniej nieco tłoczno. Taki stan rzeczy nie przeszkadza jednak w zarządzaniu jedną z najlepiej rozwiniętych gospodarek Europy. Dzięki szeregu sprzyjających czynników żyje się tam bardzo dostatnie, a coraz więcej Polaków przyjeżdża do pracy właśnie tutaj. Zatem w jaki sposób Holandia dorobiła się swojego bogactwa? Wielu zazdrości Holandii finansowego dorobku, a źródła dobrobytu dopatruje się w czasach kolonialnych, które przypadały na początek XVII wieku. Holendrzy natomiast już we wczesnym średniowieczu dobrze radzili sobie w handlu polegającym na wymianie towarów. Kraj ten od zawsze leżał w centrum krzyżujących się dróg handlowych. Już w XV wieku Holandia dysponowała ogromną ilością wysokiej klasy żeglowców. Umożliwiały one odkrywanie nowych terenów, a także transport znajdujących się tam surowców. W okresie renesansu za sprawą przeogromnej floty Holandia była finansowym i naukowym centrum świata. Niemalże wszystkie wybrzeża Afryki, Ameryki oraz Azji były zdominowane właśnie przez holenderskie faktorie handlowe. Holendrzy natomiast rościli sobie tytuł światowego monopolisty w dziedzinie handlu. Tak jakże bogata historia wpływa na obecną sytuację gospodarczą Holandii, a jest ona naprawdę dobra, czego dowodem jest to, że znajdują się już na 8 miejscu wśród największych gospodarek Europy pod względem PKB. Warto zaznaczyć, że przypada to na niewiele ponad 17 milionów obywateli. Najważniejszą dziedziną tej gospodarki, jak przystaje na nowoczesne i rozwinięte państwo, są usługi, wytwarzające ponad 70% wspomnianego PKB. Współcześnie Holandia jest gospodarką rynkową z przeważającą własnością prywatną, która jest świetnie przystosowana do obecnych czasów. Przejdźmy zatem do czynników, które miały i dalej mają wpływ na taki stan rzeczy. Dość popularną tezą jest to, że swoją zamożność Holendrzy zawdzięczają grabionym koloniom zamorskim oraz handlu niewolnikami, lecz jest to nie do końca prawdziwe stwierdzenie. Ciężka praca i głowa do robienia biznesu powodowały rozkwit handlu na skalę światową. Holendrzy nauczyli się interesów od Żydów, którzy bardzo licznie zamieszkiwali Amsterdam. To właśnie w Holandii powstała pierwsza giełda, liczne banki rozszerzały swoją działalność, a holenderskie floreny stały się znaczącą światową walutą. Kompania wschodnioindyjska była pierwszą firmą ponadnarodową, dysponującą olbrzymimi funduszami i flotą pozwalającą na rozwój handlu z Japonią i całym Dalekim Wschodem. W pewnym okresie Holendrzy mieli praktycznie całkowity monopol światowego handlu. Handlowano wszystkim, między innymi drewnem, zbożem, cukrem, przyprawami czy nawet metalami szlachetnymi. W XIX wieku na wielką skalę rozwinął się tam przemysł włókienniczy i chemiczny. Powstał wtedy dobrze znany w Polsce Philips i Unia Margaryny, czyli Unilever. Złoża ropy naftowej w kolonii Indie Wschodnie, czyli w dzisiejszej Indonezji, zapoczątkowały powstanie przemysłu naftowego Shella, produkującego wyroby paliwowe na skalę światową. Po II wojnie światowej ich gospodarka rosła równie szybko, jak i reszty państw zachodnich. Dzisiaj amsterdamskie lotnisko Schiphol przewozi ponad 80 milionów pasażerów rocznie, a rotterdamski port należy do największych na świecie. Dzięki temu Holandia była, jest i nadal będzie krajem dystrybucji towarów z całego świata. Niemal wszystko, co jest do tego kraju importowane, sprzedawane jest dalej, oczywiście ze sporym zyskiem. Posiadanie kolonii było oczywiście ważnym powodem zamożności tego kraju, jednak zaraz po II wojnie światowej utracili największą z nich, czyli Indonezję, a wymiana z tym krajem spadła niemal do zera. Cała ta sytuacja nie zakłóciła jednak ich dalszego rozwoju. Także dzisiaj krzyżuje się tam wiele głównych arterii komunikacyjnych, w tym m.in. internetu. Amsterdam zaraz obok Frankfurtu jest największym węzłem internetowym Europy. Wielcy operatorzy tego medium z Bliskiego Wschodu i Południowej Ameryki łączą się z Google czy Facebookiem właśnie przez Amsterdam Internet Exchange. Wysoki poziom rozwoju kraju wiąże się z położeniem przy najbardziej uczęszczanych drogach morskich na świecie. W Rotterdamie znajduje się największy port morski w Europie, przez który w samym 2018 roku przeszło około 14 milionów kontenerów.
Dla porównania w tym samym roku port w Gdańsku znalazł się na 16 miejscu w Europie z wynikiem wynoszącym ponad 1 700 000 kontenerów. Oprócz tego ważny port w Holandii znajduje się także w Amsterdamie. Oczywiście transport drogowy, jak na kraj wysoko rozwinięty przystało, jest także niesamowicie istotny w tej układance. Przez ten kraj przebiegają autostrady, posiadające zaawansowaną infrastrukturę, łączącą m.in. Francję i Hiszpanię z północną i wschodnią Europą. Istotny i chyba największy wpływ na rozwój holenderskiej gospodarki wniosły jednak ogromne złoża gazu, odkryte w 1959 w Slochtyre. Szacowano, że w ziemi jest ponad 300 miliardów sześciennych gazu. W tamtych czasach były to drugie pod względem wielkości złoża na świecie. Później okazało się jednak, że chodzi nie o 300 miliardów metrów sześciennych, a o aż 2800. Dzięki temu odkryciu Holandia zaczęła stopniowo zwiększać wykorzystanie gazu jako głównego surowca energetycznego. Dlatego prawie wszystkie gospodarstwa domowe korzystają obecnie z gazu ziemnego, a ponad 10 tysięcy szklarni i około 5 tysięcy przedsiębiorstw jest podłączonych właśnie do sieci gazowej. Jedną z ciekawostek jest to, że w Holandii łączna długość gazociągów jest większa niż łączna długość autostrad. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na bogactwo tego kraju, jest jego polityka dotycząca tak zwanej trawki. Kiedy myślimy o Holandii, często do głowy przychodzą nam właśnie niezwykłe liberalne przepisy dotyczące jej zażywania. Holenderski skarb państwa właśnie dzięki tak wyjątkowym na skalę europejską przepisom zarabia rocznie około 400 milionów euro na ściąganiu podatków i działających tam coffee shopów, czyli placówek oferujących takie produkty. Według wielu wskaźników holenderskie podejście do tej polityki jest skuteczniejsze niż stosowanie represyjnych przepisów. Udowadniają też, że dostęp do komercyjnego rynku tego produktu nie uczynił z nich światowego lidera w jego konsumpcji. Jest wręcz przeciwnie. Utrzymuje się ona na poziomie europejskiej średniej i jest niższa niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta polityka jest zdecydowanie bardziej surowa. Utworzenie coffee shopów pozwoliło Holendrom na zwiększenie kontroli nad całym handlem. Cała ta sytuacja przyciąga do kraju także tysiące turystów, chcących skorzystać z niezwykle przystępnego prawa. Przejdźmy teraz do rolnictwa, które również ma duży wpływ na zamożność Holandii. Przemierzając ten niewielki kraj, bardzo często natkniemy się na wielkie obszary upraw rolniczych. Ciężko jednak jest dostrzec na nich choć jednego rolnika. Jest to trochę dziwne, gdyż Holandia to rolniczy gigant. Jest drugim po Stanach Zjednoczonych największym światowym eksporterem żywności, a kraj ten jest przecież aż 270 razy mniejszy niż Stany. Zapytacie, jak to możliwe? Gospodarstwa są duże i bardzo zmechanizowane. Dominuje w nim głównie hodowla bydła, nastawiona przede wszystkim na pozyskiwanie mleka. Z innych zwierząt hoduje się drób oraz trzodę chlewną. Do roślin uprawianych w tym kraju należą głównie buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa, pszenica i żyto. Jednak najbardziej Holandia znana jest z uprawy kwiatów, zarówno ciętych, jak i cebulek kwiatowych. Symbolem tego państwa jest przecież tulipan. Nie brzmi to imponująco, a więc w jaki sposób ten kraj dokonał tak niewiarygodnych osiągnięć w tej dziedzinie? Jest to głównie zasługa innowacji, czyli współpracy nauki z biznesem. Holender na polu występuje z rzadka. Obecnie coraz częściej zarządza swoim polem z domu, zza panelu obsługującego drona, który z powietrza monitoruje skład gleby i jej wilgotność. Współpraca naukowców z biznesem jest podstawą sukcesu holenderskiego agrobiznesu, bo to w laboratoriach wymyśla się, co można jeszcze ulepszyć i unowocześnić w rolnictwie, a wszystko idzie zgodnie ze światowymi trendami rynkowymi. Centrum innowacji agrobiznesu w Holandii jest Food Valley, czyli Dolina Żywności, nazwana na wzór Doliny Krzemowej w Kalifornii. Sałata, pomidory, cebula czy ziemniaki sadzone są w ogromnych szklarniach oświetlonych światłem LED, sterowanym przez 24 godziny na dobę, a zamiast zwykłej ziemi podłoże składa się z bazaltowo-kredowej włókniny. Holenderskie szklarnie to więc nic innego jak zakłady high-tech, wyposażone w nowoczesne technologie, systemy komputerowego sterowania i kontroli klimatu. Są w pełni zautomatyzowane. Wysoka jakość i dbałość o produkty powoduje uznanie i zadowolenie konsumentów na całym świecie, a Holendrom przynosi zyski na naprawdę wysokim poziomie. Jak więc widzicie, zamożność Holandii wynika z kilku sprzyjających czynników. Ten przykład pokazuje, jak istotna dla gospodarki jest lokalizacja państwa, zasobność w surowce naturalne oraz odpowiednia polityka. Jeżeli nie widzieliście naszych innych odcinków z serii Bogatych Państw,
Zachęcam Was do nadrobienia zaległości, a materiały o tym, jak Norwegia oraz Niemcy stały się bogate, właśnie Wam się wyświetlają. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, także nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę, a w komentarzu podsyłajcie nam pomysły na kolejne odcinki. Trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce.